Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić drożdżówkę. Na początek potrzebujemy 50 g drożdży, jedna szklaneczka ciepłego mleka i 3 łyżki cukru. Na początek musimy dodać odrobinkę mąki, 2 łyżeczki. Mieszamy wszystko i zostawiamy na 15-20 minut. Dla aromatu ja dodaję cedrę z pomarańczy. Tworzy się taki początek, taka gęsta piana. I teraz musimy dobrze wymieszać. Do naszego początku dodajemy jedno jajko. I 50 g masła, ale z początku powinniśmy go roztopić i wlewamy do naszego ciasta. Następnym krokiem będzie wsypujemy mąkę i wymiksujemy do takiego stopnia, aż będzie gęste ciasto. Nasze ciasto wymieszane i teraz odstawiamy na 20 minut odpoczywać. Jak widzimy, nasze ciasto ładnie urosło i teraz musimy jeszcze raz ładnie go wymieszać. Smarujemy odrobinkę olejem nasze rączki, żeby ciasto nie przyklejało się. Jak ciasto jeszcze klei się do rąk, dodajemy jeszcze drobinkę mąki do momentu, aż będzie dobre. Ja tym razem będę robić chałkę, więc każdą część będę rozwałkowywać i zawijać w rurkę.
Tu już mamy ładnie wymieszane ciasto i teraz musimy go podzielić na 4 części. Rozwałkujemy część każdą. Nie musi być idealnie, bo i tak będziemy zawijać w rurkę. Robimy to po to, żeby każdy pasek nie sklejał się nam przy wypiekaniu, a była struktura chałki. I powtarzamy robić to samo z pozostałymi częściami naszego ciasta. Mam już gotowe 4 części i będziemy plątywać taki warkocz. Komu ciężko robić tak jak ja 4 części, to można zostawić 3 części i zrobić zwykły warkocz. I teraz mamy już gotowy warkocz i będziemy go przekładać na pergament, posypywać kruszoneczką i wypiekać.
A teraz pokażę Wam jeszcze, jak zrobić kruszonko idealną. Bierzemy jedną część masła, jedna część cukru i dwie części mąki. Dla przykładu 100 g masła, 100 g cukru i 200 g mąki. Teraz naszą kruszonką posypujemy nasz warkocz. I układamy do piekarnika i wypiekamy przy temperaturze 180 stopni około 40 minut. I nie zapomnij rozgrzać piekarnik przed włożeniem. I już mamy ładnie wypieczoną chałupę. Wyciągamy z piekarnika i częstujemy się pyszną drożdżóweczką. Życzę smacznego i dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I nie zapomnij zasubskrybować mój kanał i wciskaj kciuka do góry.